Witam Państwa, Adrian Stankowski. To jest wydanie specjalne w Telewizji Republika. Od razu przenosimy się do parlamentu polskiego, do polskiego Sejmu, gdzie jest Miłosz Kłeczek. Miłoszu, no właśnie, to jest pierwsze posiedzenie Sejmu w tym składzie niepełnym, bez dwóch parlamentarzystów, którzy są uwięzieni w zakładach karnych. Nie wiadomo, czy te obrady w ogóle są legalne. Na dodatek dzisiaj no, ciekawe wydarzenie. Pan pułkownik Sienkiewicz nie wstał w czasie śpiewania polskiego hymnu, a program posiedzenia Sejmu niezwykle ważny, bo ma dojść do uchwalenia budżetu. Bez tego pan prezydent będzie mógł rozwiązać parlament. Jak przebiegają prace w parlamencie? Witaj Adrian, witam Państwa po raz kolejny i tutaj trzeba powiązać dwa fakty, o których Adrian powiedział, czyli obrady Sejmu trwają i dyskusja nad budżetem trwa bez udziału dwóch posłów, którzy wyrażają chęć wzięcia udziału w tej dyskusji i głosowania nad budżetem na rok 2024. To jest jedna kwestia. Druga to konstytucja, która przewiduje, że właśnie parlament obraduje, Sejm obraduje w ilości 460 posłów i należy zadać sobie pytanie, czy ustawa budżetowa przyjęta bez udziału parlamentarzystów, którzy powinni być dopuszczeni do głosowania, będzie rodziła skutki prawne. Czy taka uchwała Sejmu będzie rodziła skutki prawne? Co za tym idzie, czy prezydent powinien podpisać ustawę budżetową, czy być może skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten zdecydował, czy taki budżet jest zgodny z ustawą zasadniczą, z polską konstytucją. Gdyby Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że nie jest zgodny taki budżet z konstytucją, bo proces legislacyjny był nieprawidłowy, no to możemy tylko wyobrazić sobie, jakie katastrofalne skutki dla społeczeństwa i gospodarki zrodziłby tryb niezgodny z prawem. Tryb, po który sięgnął między innymi marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wygaszając mandaty dwóch czynnych parlamentarzystów, co do których wypowiedziała się Izba Odpowiedzialności, Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, ale także Trybunał Konstytucyjny w czerwcu 2023 roku, stwierdzając jednoznacznie, że prawo łaski to jest prerogatywa prezydenta Andrzeja Dudy, rodzi nieodwracalne skutki prawne i nikt nie może zgodnie z własnym przekonaniem interpretować tego aktu łaski. Akt łaski wykonany jest ostateczny, a parlamentarzyści zostali w związku z tym uniewinni, oczyszczeni ze wszystkich zarzutów, jakie postawił przed nimi prokurator, a potem starał się uwiarygodnić sąd. Więc mamy sytuację bez precedensu, bez udziału dwóch posłów. Toczy się właśnie na sali plenarnej dyskusja nad budżetem, czyli najważniejszą ustawą, która reguluje system finansowania naszego państwa. Cały system finansowania, cały sektor z tym związany i wszystkie inne gałęzie naszej gospodarki i życia. Natomiast ważne jest to również, o czym Adrian wspomniał, czyli to zachowanie, niegodne parlamentarzysty, niegodne mandatu ministra w rządzie, niezależnie kto jest premierem. Minister Sienkiewicz, pułkownik Sienkiewicz, minister kultury i dziedzictwa narodowego dzisiaj w trakcie odśpiewania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej Mazurka Dąbrowskiego, chyba jako jedyny przedstawiciel polskiego parlamentu, nie wstał z tej ławy rządowej, w której zasiada, ostentacyjnie siedział i z pogardą patrzył na innych parlamentarzystów, którzy oczywiście godnie stanęli i odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Nie wiemy, skąd takie zachowanie. Różne domysły tutaj się pojawiają. Niektórzy sugerują, że być może pan minister był w takim stanie nieważkości, jak kilka miesięcy temu, kiedy salę plenarną pomagał mu opuścić szef klubu Platformy Borys Budka. Wtedy posłowie krzyczeli alkomat na salę, alkomat na salę, sprawdźmy, czy w organizmie pana posła Sienkiewicza nie ma promili, czy nie jest on pod wpływem alkoholu. Dzisiaj niektórzy sugerowali, że również zabrakło tej pomocnej dłoni, tego pomocnego ramienia i dlatego wolał nie wstawać, bo mógłby mieć problem z utrzymaniem pozycji pionowej. No ja mówię o tych komentarzach, które tutaj w parlamencie się pojawiły po tym niegodnym i haniebnym zachowaniu ministra Sienkiewicza. Dzisiaj w Sejmie obecne były także żony uwięzionych parlamentarzystów, czyli pani Kamińska i pani Wąsik. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości pojawili się na sali plenarnej z transparentami, solidarni z Wąsikiem i z Kamińskim. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak poinformował, że do prokuratury
zostało skierowane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez drugą osobę w państwie. To jest naprawdę niezwykłe. Przez drugą osobę w państwie, przez marszałka Hołownię, w związku z trybem, w którym wygasił mandaty posła Kamińskiego i Wąsika. W ocenie klubu Prawo i Sprawiedliwość to się nigdy nie dokonało, było niezgodne z prawem, a marszałek Hołownia powinien się z tego wycofać, bo w ten sposób przekroczył swoje uprawnienia, uprawnienia funkcjonariusza publicznego, przekroczył swoje kompetencje. To jest artykuł 231 Kodeksu Karnego, paragraf pierwszy, który mówi, że za tego rodzaju przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat. I być może to jest również jedna z przyczyn, dla których nowa władza, koalicja Donalda Tuska, za wszelką cenę, jak najszybciej stara się zawłaszczyć prokuraturę. Ręcznie sterować prokuraturą, próbuje odwołać prokuratora krajowego i w jego miejsce powołać uzurpatora, który ma pełnić obowiązki prokuratora krajowego, chociaż polskie prawodawstwo nie przewiduje takiej funkcji. Co więcej, artykuł 14 ustawy Prawo o prokuraturze mówi jasno, bez zgody prezydenta nie można odwołać prokuratora krajowego. Pan prezydent również poinformował, że takiej zgody nie wyraził. Dlatego ten dualizm, który dzisiaj mamy, ten nieład, ten chaos, który w wymiarze sprawiedliwości, w organach ścigania jest wprowadzony, czy do nich jest wprowadzony przez nową władzę, jest podyktowany najprawdopodobniej strachem przed tym, że wszystkie nielegalne działania, jakie w ostatnim czasie zostały podjęte przez gabinet Donalda Tuska i podległe mu służby, mogłyby zostać rozliczone. Przecież prokuratura, która w dużej części rzetelnie pracuje i wykonuje swoje obowiązki, wszczęła śledztwa na różnych poziomach, również związane z bezprawnym wyprowadzeniem i zatrzymaniem posłów Prawa i Sprawiedliwości w Pałacu Prezydenckim, czyli z uprowadzeniem parlamentarzystów, których chronił immunitet formalny i materialny. Prokuratura się tym zajęła. Najprawdopodobniej to jest również przyczyna, dla której dzisiaj podjęto próbę przejęcia kontroli nad prokuraturą, zgodnie z dyspozycjami politycznymi. Co jeszcze ciekawego w Sejmie? Tak jak mówiłem, ustawy budżetowe, jutro głosowanie nad wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza. Ten wniosek już kilka tygodni temu złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Chcą odwołania tego ministra z rządu Donalda Tuska, ponieważ niezgodnie z prawem odwołał zarządy mediów publicznych oraz rady nadzorcze mediów publicznych. Co więcej, sąd rejestrowy nie zgodził się na wpisanie do KRS-u pseudo prezesów mediów publicznych powołanych przez Sienkiewicza, więc to kolejny mocny argument w ręku posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby przekonywać Sejm, że minister Sienkiewicz nie może zajmować tego stanowiska. Jutro takie głosowanie nad wotum nieufności poprzedzone na pewno burzliwą dyskusją. Jest jeszcze jeden element, o którym dzisiaj nie rozmawialiśmy. Jutro odbędzie się głosowanie nad wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem, który reprezentuje Konfederację. Lewica złożyła wniosek w sprawie odwołania Bosaka z funkcji wicemarszałka. Stało się to po tym, kiedy Grzegorz Braun, poseł Konfederacji, gaśnicą ugasił świecę chanukową w Sejmie w tym swoim całym pędzie, w tej całej swojej agresji poturbował kobietę, która starała się mu uniemożliwić ten haniebny, niegodny parlamentarzysty czyn. Wtedy poseł Braun po tym zdarzeniu natychmiast pojawił się na sejmowej mównicy, a obrady prowadził wicemarszałek Krzysztof Bosak. Grzegorz Braun wygłosił bardzo agresywne przemówienie, posługując się również hasłami antysemickimi. Marszałek Bosak nie reagował, pozwolił Braunowi kontynuować swoje przemówienie, nie wyprosił go z sejmowej mównicy i to stało się podstawą do złożenia wniosku o odwołanie z prezydium Sejmu Krzysztofa Bosaka. Prawo i Sprawiedliwość nie zajęło jeszcze jasnego stanowiska w tej sprawie. Nie wiemy, czy Prawo i Sprawiedliwość poprze ten wniosek. Pamiętajmy, że Sejm swoją nową większością nie poparł marszałek Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałek Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość nie ma dzisiaj swojego przedstawiciela w prezydium i to jest ten pierwszy element, który należałoby rozwiązać. Nikt nie będzie siłowo narzucał największej formacji politycznej, kogo ma prawo, a kogo nie ma prawa zgłaszać do prezydium Sejmu. I to jest bardzo ważne, żeby również Prawo i Sprawiedliwość miało swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Natomiast nie wiemy jeszcze, czy jutro w Sejmie będzie wystarczająca większość, żeby Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka odwołać.
Tyle. Miłosz Kłeczek wprost z polskiego parlamentu. Będziemy śledzić, co się tam będzie działo. Znaczy w naszym imieniu będzie śledził redaktor Miłosz Kłeczek. Bardzo ci dziękuję. My przechodzimy do rozmowy. Jest z nami pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witam serdecznie pana profesora. No, dzień dobry. Panie profesorze, to może zaczniemy od tej... od pana pułkownika Sienkiewicza, bo pokażmy może tę scenę, bo to powiem szczerze, różne rzeczy w polskim parlamencie się działy, ale takiego czegoś ja jeszcze nie widziałem. Zobaczmy ten materiał. Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z... Panie profesorze, prawdę powiedziawszy, ja nie mam pomysłu, co mogło powodować panu postępowaniem pana Sienkiewicza, zwłaszcza, że to zdaje się jest w ogóle przestępstwo. Nie wolno tak się zachowywać w czasie hymnu narodowego. Jak pan profesor sądzi, co się tu odbyło? Z tego, co wiemy, to zdaje się, że ten hymn został odśpiewany po prawda, jak gdyby wystąpieniu szefa klubu Mariusza Błaszczaka i w czasie obecności dwóch pań żon ministrów osadzonych w więzieniu i w tym kontekście. I on być może chciał w ten sposób zamanifestować nie tylko w stosunku do hymnu, czy może nie tyle w stosunku do hymnu, co do w ogóle całej tej sytuacji, do tych panów. Takie swoje oto stanowisko, co oczywiście no nie da się obronić, zważywszy, że inni członkowie Platformy, czy też inni członkowie tej całej koalicji rządzącej, łącznie tam z innymi ministrami, stanęli godnie. No ale to cóż, no to jest specyficzna postać, pan Sienkiewicz, wynajęta wydaje się w tej chwili do takiej bardzo brutalnej gry i też zachowuje się adekwatnie do tego, jaką funkcję spełnia. To dajmy już spokój tej postaci, jak pan profesor nazwał pana pułkownika Sienkiewicza. Natomiast znacznie ważniejsza jest no, ta sytuacja związana z brakiem na sali obrad dwóch posłów, którzy są posłami, zostali legalnie wybrani, przebywają w więzieniu. No jest sporo analiz prawnych, mówi on. Znaczy zresztą nawet nie trzeba wiele analizować. Konstytucja mówi, że Sejm składa się z 460 posłów. To stawia pod znakiem zapytania w ogóle skuteczność decyzji podejmowanych przez polski parlament. A tutaj, no właśnie, mamy do czynienia z uchwalaniem budżetu. Czy w ogóle do pomyślenia jest taka sytuacja, żeby odbyły się przedterminowe wybory? Bo właśnie, komu by mogło na tym zależeć? Znaczy, jeśli mówimy o tym czasie, w którym jesteśmy, no to wiadomo, że panowie są osadzeni, także trudno im być na Sejmie i w tym znaczeniu no w jakiś sposób to jeszcze nie gra, czy nie, może nie zagrać co do podważenia całej tej sytuacji. Po drugie, w tej chwili niespecjalnie komuś się musi opłacać iść w kierunku przyspieszonych wyborów, łącznie z PiS-em. Bo pamiętajmy, żebyśmy mogli zauważyć pewne takie realne przesunięcia w elektoracie, to potrzebny jest czas nie tylko taki jak w tej chwili, gdzie elektorat pisowski jest bardzo zmobilizowany, wyszedł na ulicę, doświadczając realnej niesprawiedliwości, łamania procedur, ale mówimy o tak zwanych wyborcach tego środka, którzy jeszcze nie odczuli realnych rządów w konkretnych przestrzeniach, pewnych negatywnych konsekwencji tego. To muszą się pewne rzeczy wydziać. Dopiero jak się wydzieją, to... Wybrzmieć, musi wybrzmieć też, tak mi się wydaje, panie profesorze, bo żyjemy w czasach no, takiej obrazkokracji. Ten obraz dwóch żon, pani Romy Wąsik i Barbary Kamińskiej na balkonie sejmowym, to jest fatalne dla tej koalicji większościowej. Tak, to jest obraz, który no, na każdym robi wrażenie, przyznam się,
szczerze, że na mnie również, nawet bardziej niż no, los tych dwóch panów, który jest przecież dramatyczny i budzi współczucie, no ale jednak te żony, zresztą zachowujące się bardzo godnie, działają na emocje, a wybory to też emocje. I to mobilizuje bardzo elektorat PiS-u. Mam wrażenie, że to też wprowadza w konsternację elektorat trzeciej drogi. To znaczy, o co tu chodzi, tak? Dlaczego tak ostro, dlaczego tak się dzieje? Ale jeśli mówimy o pewnych takich realnych, bardzo dużych konsekwencjach wyborczych, to wszystko musi, to będzie grało jako symbol. To będzie oddziaływać w dłuższej też perspektywie. W końcu panowie wyjdą z tego więzienia, no wiemy, że ta procedura ułaskawieniowa jest wdrożona i wtedy znowuż wróci temat, no bo skoro oni będą na wolności, to w Sejmie będą mogli być. Więc temat ewentualnego budżetu za rok będzie takim samym tematem, jak i dzisiaj, gdzie są panowie Wąsik i Kamiński. Więc to nie jest tak, że ta sprawa będzie grać, jeśli mówimy o perspektywie odesłania do Trybunału Konstytucyjnego tylko w tym roku, kiedy oni są realnie osadzeni i nie mogą być na tej sali. Także to jest trudna rzecz dla koalicji rządzącej. Być może za rok już Tuska nie będzie. Wielu tak spekuluje, ja też nie jestem pewien, czy on tam nie szuka czegoś. Jak nie dostanie oferty, to będzie. Ale jak dostanie ofertę w Brukseli, może tam sobie przebywać już pod emeryturę. I to są wszystko pytania, które dzisiaj koalicja rządząca mówi, a to idźmy na wybory, to może nawet się wzmocnimy, a na pewno się nie osłabimy. Być może tak by było, bo to jest zbyt krótki okres, to jest miesiąc rządów. Tu w takich decyzjach wyborców jeszcze to się wszystko nie dzieje, co jedynie w perspektywie mobilizacji, czy jest bardzo dzisiaj zmobilizowany moim zdaniem elektorat PiS-u, któryś, ten nawet taki, który kiedyś głosował, który widzieliśmy widzi na marszu chociażby, tak. Tak. Zmobilizowany jest elektorat Platformy i Lewicy, bo oni się chcieli mścić. I taki zdezorientowany, ale jeszcze nie z przesunięciem swoich sympatii, ale zdezorientowany elektorat trzeciej drogi. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Kłaniam się, panie profesorze, miłego popołudnia i wieczoru życzę. Państwa zapraszam na serwis informacyjny. Michał Trześniewski już czeka na spotkanie z państwem.